Dzień dobry wszystkim, witam gorąco, serdecznie, cieplutko, czyli generalnie tak jak zawsze. Słuchajcie, ostatnio było trudno i długo, dzisiaj dla równowagi będzie jeszcze trudniej i jeszcze dłużej. Dobra, nie, żartuję. To znaczy, czy będzie dłużej, to nie wiem, bo to wiecie, z tą długością to różnie bywa. Natomiast jeżeli chodzi o trudność, to dzisiaj będzie stosunkowo łatwo. Mam nadzieję. Gama. Jak niektórzy słyszą hasło gama, to dostają rozstroju żołądka, ogólnej nerwicy i na przykład mają nieprzespaną noc, wiedząc, że na dzień następny będzie klasówka z kształcenia słuchu czy tam z harmonii i na tej klasówce będziecie pisać o gamach i będziecie te gamy budować. Dzisiaj postaram się Wam udowodnić, że nie jest to takie wcale straszne, jakby się mogło wydawać. Chciałbym, abyście działali tak troszkę na zasadzie skojarzenia. Jeżeli na przykład słyszycie hasło wartość, to wartość niech Wam się kojarzy z długością dźwięku lub ciszy. Jak słyszycie na przykład hasło dynamika, to dynamika niech Wam się kojarzy z głośnością w muzyce. Z głośnością. A jak słyszycie hasło gamma, to gamma niech Wam się kojarzy z szeregiem. Z szeregiem stopni, dokładniej rzecz ujmując, z szeregiem 8 stopni, w których 8 stopień jest powtórzeniem stopnia pierwszego, z tym, że oktawę wyżej. No to pomówmy sobie teraz troszkę o tym szeregu. Czasami jak swoich wampirów pytam, co to jest gamma, to mi odpowiadają, a to jest takie do, re, mi, fa, sol, la, si, do. No i w zasadzie jest to prawda, w zasadzie. Chciałbym, żebyście zapamiętali sobie to, że gamma to jest ten szereg stopni, który jest ułożony według odpowiedniego schematu. W schematach posługujemy się odległościami przede wszystkim pół tonu i całego tonu. I już Wam mówię, o co chodzi z tymi półtonami, całymi tonami i z tymi schematami. Tak, o tych schematach. W schematach używamy przede wszystkim odległości całego tonu i pół tonu. Czasami zdarzy się półtora tonu. Za chwilkę będę o tym mówił. I teraz niektórzy z Was na przykład mogą sobie pomyśleć tak, aha, jeżeli mamy gamę C-dur, na przykład C-dur albo gamę D-dur i na przykład jeszcze gamę A-dur, to będziemy mieli trzy różne schematy. Nieprawda. Schemat będzie jeden. Bo powiedzieliśmy C-dur, D-dur i A-dur, czyli będziemy posługiwali się schematem gamy durowej. Z tym, że w momencie, gdy zaczniemy gamę budować od dźwięku C, czyli C będzie naszym pierwszym stopniem, to wtedy nam wyjdzie gama C-dur. Jeżeli tym samym schematem durowym będziemy się posługiwali przy budowie gamy od dźwięku D, czyli D będzie pierwszym stopniem, to wtedy nam wyjdzie gama D-dur. No więc jeżeli zaczniemy gamę budować od dźwięku A i będziemy się posługiwać schematem gamy durowej, to wyjdzie nam nic innego jak gama A-dur. No to przechodzimy sobie do tablicy. Pamiętajcie, że w gamach stopnie podpisujemy cyframi rzymskimi. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Pamiętamy, że ósmy jest powtórzeniem pierwszego
o oktawę wyżej. I teraz o co chodzi z tymi schematami? Sposób pierwszy na budowę gamy. Bardzo prosty, ja go zawsze Wam polecam. Popatrzcie, od jakiejś wysokości zacznę od C, z tego względu, że jak zbuduję gamę C dur, to tu będziemy wszystko sobie, dobra, no, po białych po prostu będziemy, tak więc tu jest najłatwiej wszystko zauważyć i wychwycić. Czyli co robię? Od dźwięku C, które to C zapisane jest w kluczu wiolinowym na pierwszej dolnej dodanej, w każdym następnym możliwym miejscu stawiam nutkę. Wysokość zapisuję. Oczywiście tutaj posłużę się swoimi nieodzownymi, niezastąpionymi magnesikami. Aha, i od razu taka jedna rzecz. Jak zwrócicie uwagę, cztery z nich są większe, cztery z nich są mniejsze. Wszystkie są tak samo ważne. To nie jest tak, że te są ważniejsze, a te są mniej ważne. Uwaga, nowe słowo, że pierwszy tetra, cztery, chord od chordus albo korda, dźwięk, że pierwsze cztery są ważniejsze, czyli pierwszy tetrachord jest ważniejszy, drugi tetrachord jest mniej ważny. Nie. Oba tetrachordy są tak samo ważne, z tym, że no po prostu nie wystarczyło mi, nie miałem 8 dużych magnesów ani 8 małych, no to sobie tak to podzieliłem. Dobrze, czyli wracając. Zaczynam od C, bo buduję gamę C-dur. Zaczynam od C, które to C zapisujemy na pierwszej dolnej dodanej. Następne możliwe miejsce to jest pod pierwszą linią. No to mamy drugi pod pierwszą linią. Następne miejsce na pierwszej linii, następne miejsce pierwsze pole, to będzie czwarty stopień, następne jest druga linia, drugie pole, trzecia linia i trzecie pole. Czyli nasmarowałem w każdym możliwym następnym miejscu wysokość, tak żeby ich wszystkich było 8. Pamiętamy, 8 powtórzeniem pierwszego, oktawę wyżej. A teraz sobie popatrzymy, jakie odległości są między tymi stopniami. Do dwóch każdy z nas umie chyba liczyć, w związku z tym nie powinno być trudno. Zobaczcie, co mamy zapisane. Pierwszy, drugi to są dźwięki CD. No jak sobie popatrzymy, C liczymy półtonami liczymy. CD, no to mamy tak, od C tutaj mamy jeden półton, odtąd do D mamy drugi półton, czyli dwa półtony, a dwa półtony to nic innego jak cały ton. Czyli między 1 i 2 wpisuje, znaczy między pierwszym i drugim stopniem wpisuje 1 jako cały ton. Drugi, trzeci mam napisane DE. DE, no to patrzę, D. Od D do tego to jest pół tonu, od tego do E to jest drugie pół tonu, pół plus pół równa się cały, czyli między drugim a trzecim stopniem jest również cały ton. Dalej. Mam zapisane EF. EF, patrzę sobie, EF. Aha, EF to są te dwa sąsiednie, dwa najbliższe, czyli tu jest odległość pół tonu, czyli między trzecim a czwartym stopniem mam odległość pół tonu, a pół tonu zapisuję jako jedna druga. Dobra, mam czwarty. Czwarty, piąty, mam zapisany FG. FG, od F tu jest jeden półton, odtąd dotąd jest drugi półton, czyli FG to są dwa półtony, czyli mamy znowu cały ton. Czyli sobie piszemy między czwartym a piątym cały ton. Piąty, szósty, mam napisane GA. GA, od G tu mam, dotąd mam pierwszy półton, odtąd dotąd mam drugi półton, czyli GA to jest odległość całego tonu. No to wpisuję sobie 1. Następny jest szósty, siódmy stopień. AH, aha, patrzę, aha. No to aha to mamy, od A dotąd mamy pół tonu, odtąd dotąd mamy drugie pół tonu, a pół plus pół to już wiemy, że jest cały. Czyli między szóstym a siódmym stopniem jest cały ton, czyli wpisuję sobie jedyneczkę. Końcówka, siódmy, ósmy, HC. HC, aha, HC, no to są dwa sąsiednie, czyli to jest odległość pół tonu. No to na końcu między siódmym a ósmym wpisuję jedna druga i mam odległość pół tonu.
i wyszedł nam schemat gamy durowej. 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Mówię wam, żeby zapamiętywać to, czego jest mniej, czyli połówki zapamiętujemy sobie, najlepiej połówki, czyli zapamiętujemy, że między trzecim a czwartym stopniem jest odległość pół tonu i taka sama odległość pół tonu jest między siódmym i ósmym stopniem, czyli trzeci, czwarty, siódmy, ósmy, odległość pół tonu, a cała reszta odległość całego tonu. Gama C-dur nam wyszła, ja sobie ją teraz tutaj w sobie. No, zagram sobie ją, jak ona brzmi. C-dur. Na wesoło. No, już wiemy, że dur to na wesoło. No, to chyba proste, nie? Wyszło mi, że żebyście mi uwierzyli, że to jest takie proste i zawsze posługuję, zawsze robimy tak samo, to wyszło mi, że muszę zbudować cztery gamy. Jedna ta taka nasza, powiedzmy sobie, wzorcowa, szkolna, po samych białych, od dźwięku C. Drugą też zbuduję od białego klawisza, ale już tam będą jakieś tam czarne. Trzecią od jakiegoś obniżonego, jakiegoś BS AS. I czwartą od jakiegoś podwyższonego, jakiegoś Fis, Gis, Cis, Dis. No to co? No to próbujemy. Teraz sobie zaczniemy od dźwięku D. No to co robię? Popatrzcie. Tutaj ta dodana mi nie jest już do niczego potrzebna, to ją zmazałem. Tu mam zmazywalec. D. D mam zapisane pod pierwszą linią. W związku z tym następne miejsce to jest na pierwszej linii, następne miejsce to jest pierwsze pole, następne możliwe miejsce druga linia, następne możliwe miejsce drugie pole, następne miejsce trzecia linia, następne miejsce trzecie pole i ostatni czwarta linia. Czwarta linia to jest D, pod pierwszą linią to jest D. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Mam napisane D, E. No to patrzę sobie, DE. DE ma być między pierwszym a drugim, ma być cały ton. No to patrzę sobie, DE, od D tu jest jedno pół, tu jest drugie pół, czyli tu jest OK. Następne mam napisane EF. I między drugim a trzecim ma być cały ton. No to patrzę sobie, mam napisane E, mam napisane F. No ale mi wyszło, że EF to jest odległość pół tonu. W związku z tym, jeżeli ma być cały ton, no to muszę jeszcze jedno pół tonu dołożyć. No to co robię? Pamiętacie o tych krzyżykach i bemolach, prawda? Ten jest napisany dobrze, czyli wychodzi, że ten jest napisany nie tak, jak powinien być. Jest między E i F jest pół tonu, a ma być cały ton. To cały ton od E w górę, to tu mam F, jedno pół i od F do Fis podwyższam F, bo mam F napisane, czyli jego muszę ruszyć, czyli dodaję do niego krzyżyk, no to mi się gościu podwyższył o pół tonu. No i w tym momencie mam napisane E Fis. E tu jest raz pół, tu jest drugie pół, no czyli mam cały, nie? Czyli jest OK. Mam napisane Fis G, Fis G. Trzeci, czwarty ma być pół tonu. No to patrzę, Fis to mam tu, G to mam tu, jest pół tonu, jest OK. Czwarty, piąty mam napisany G, A. Ma być tam, między czwartym a piątym ma być cały ton. No to patrzę od G. Tu mam pół tonu, to jest raz, tu mam drugie pół tonu. No to pół plus pół to jest cały, czyli A jest w porządku. Piąty, szósty mam napisane A, H. I tam ma być odległość całego tonu. Aha, patrzę, od A dotąd jest pół tonu, dotąd jest drugie pół tonu, czyli jest cały ton, czyli jest tak, jak powinno być. Następny ma być szósty, siódmy, mam napisane HC i tam ma być pół tonu, przepraszam, cały ton. Między szóstym a siódmym ma być odległość całego tonu. Mam napisane HC. Patrzę, HC, no HC to jest odległość pół tonu, czyli muszę ją powiększyć, zwiększyć tę odległość muszę o pół tonu. Jeżeli H mam napisane dobrze, no bo od początku idę, czyli tu początek jest dobrze, to znaczy, że C jest nie napisane
tak, jak powinno być. W związku z tym muszę go podwyższyć o pół tonu. A, piękny krzyżyk. Dawno mi taki piękny krzyżyk nie wyszedł. I w tym momencie mam napisany HACIS. Patrzę, H. Od H do C jest 1,5 tonu. Od C do góry podwyższone to jest drugie pół tonu. No to mam cały ton, no to już jest w porządku. I na końcu mam napisane, że między 7 a 8 ma być odległość pół tonu. Patrzę, między CIS i D jest pół tonu. W porządku, zgadza się. I gama D-dur mi wyszła. D, E, FIS, G, A, H, CIS, D. I mamy gamę D-dur. Czyli użyliśmy tego samego schematu gamy durowej, schemat gamy durowej. 1, 1, pół, 1, 1, 1, pół, zaczynając od dźwięku D, czyli wyszła nam gama D-dur. Proste chyba, nie? Żeby zaoszczędzić czasu, bo wiecie, że u mnie z tym to różnie bywa, to sobie już zrobiłem następną, przygotowałem. Tym razem od dźwięku S. S. Tu mamy S. I tu mamy S. I bo w związku z tym będziemy budować gamę S-dur. S-dur. Dur. Dur. No to jedziemy. Co mamy napisane? S, F. Między pierwszym a drugim ma być cały ton. Patrzę, tu mam S, nie? Od E, S. Czyli od S do E mam 1,5 tonu, od E do F mam drugie pół tonu, czyli tu jest OK, cały ton. Między drugim a trzecim ma być cały ton. Mam napisane F i następne G. No to patrzę, od F dotąd jest pół tonu i odtąd dotąd jest drugie pół tonu, czyli F, G jest cały ton, czyli mi się zgadza. Dalej mam trzeci, czwarty, ma być odległość pół tonu. Mam napisane G i mam napisane A. No, od G do A jest cały ton, bo odtąd dotąd jest pół tonu i odtąd dotąd jest pół tonu, czyli o pół tonu mam za dużo. G mam napisane dobrze, czyli A jest napisane nie tak, jak powinno być. Czyli G mi stoi w miejscu, natomiast A muszę ruszyć w dół, czyli go obniżam. No? I wtedy od G do As mam odległość pół tonu. No to mam ciach, bemol i mamy As. Między czwartym a piątym ma być cały ton. Mam napisane As, H. As, H to jest cały ton i jeszcze pół, czyli półtora, no bo mam odtąd dotąd pół tonu, odtąd dotąd drugie pół tonu, a odtąd dotąd trzecie pół tonu, czyli o jeden za dużo, jeden, o, odległość, o jedną odległość pół tonu za dużo. Mam napisane H, czyli H muszę obniżyć. I wtedy mi wyjdzie od As do A 1,5 tonu i od A do tego, a tego nazwę od H obniżonego, czyli nazwę go B. I wtedy mi wychodzi cały ton i jest tak, jak powinno być. No, no też piękny, co kolejny to gorzej. Mam napisane BC. Piąty, szósty ma być odległość całego tonu. No to patrzę sobie. Od B do C, to tu jest raz, tu jest dwa pół tony, czyli cały ton. Mam napisane CD. Szósty, siódmy ma być cały ton. No to patrzę CD, no od C dotąd i od tego dotąd to jest cały ton. No i ostatni ma być siódmy, ósmy ma być pół tonu. Mam napisane DE. No to od D tutaj to będzie pół tonu i tutaj to będzie drugie pół tonu. No nie trudno się domyślić, że jeżeli zacząłem od S, to ten ostatni też musi być S. Mam napisane DE, czyli E muszę obniżyć i wtedy mi wychodzi od D do S odległość pół tonu. Czyli ciach i mi wyszła gama S-dur. S, F, G, A, S, B, C, D, S. S, F, G, A, S, B, C, D. S-dur. I ostatnia gama durowa, tym razem od czarnego, ale od krzyżyka. FIS mi się napisało. W związku z tym, będąc tak troszkę
mając tak troszkę na uwadze to, co mówiłem ostatnio, jeżeli od FIS zaczynam, to na FIS muszę skończyć. Czyli tu od razu na końcu również dodaję krzyżyk i mam FIS. No i jedziemy. Między pierwszym a drugim ma być odległość całego tonu. Mam napisane FIS G. No, FIS G to jest pół tonu, FIS mam dobrze, czyli G muszę podwyższyć. Podwyższam krzyżykiem, no i wtedy mam FIS GIS. I FIS GIS to jest odległość całego tonu. Drugi, trzeci mam napisane GIS A. Drugi, trzeci ma być odległość całego tonu. GIS A to jest odległość pół tonu. GIS mam dobrze. Czyli A muszę podwyższyć, żebym miał ten. I on się wtedy będzie Ais nazywał. Przed chwilką budowałem gamę Es-dur i on się tam nazywał B. Nazywał się B dlatego, że tam H obniżyliśmy, w związku z tym był B. Teraz natomiast mamy A i A podwyższamy, dlatego mamy Ais. Czyli ciach. Ais i mamy GIS Ais. Odtąd dotąd pół, odtąd dotąd drugie pół jest cały. Trzeci, czwarty ma być odległość pół tonu. Mam napisane Ais H. Ais H. No tak się składa, że Ais H to jest pół tonu, czyli jest dobrze. Czwarty, piąty ma być cały ton. Mam napisane HC. HC to jest odległość pół tonu. H mam dobrze. C mam narzucone z góry, czyli to C muszę podwyższyć. Czym podwyższam? No podwyższam krzyżykiem. I wtedy mam od H do C jedno pół tonu i od C do CIS drugie pół tonu. Pół plus pół równa się cały, czyli mam CIS. Dalej mam napisane CIS D, piąty, szósty, odległość całego tonu. CIS D tak się składa, że to jest pół tonu, w związku z tym już wiem, co mam z tym D zrobić, czyli D muszę podwyższyć i wtedy będę miał DIS i od CIS do DIS jest cały ton, od CIS dotąd jedno pół i odtąd do DIS drugie pół i wtedy mam cały ton. Szósty, siódmy mam napisane DIS E. No, tak się składa, że DIS E to jest odległość pół tonu, a mam mieć napisany, a ma być cały ton. No to jeżeli DIS jest dobrze, to znaczy, że to E jest nie tak, jak powinno być. No to co robimy? No to go podwyższamy. No i tutaj niektórzy mogą być zdziwieni, bo wyszło nam teraz, że to jest to. Ale on się nie nazywa F, nie może się nazywać F, dlatego że następnym dźwiękiem było E. Czyli E musimy podwyższyć, E musimy podwyższyć i wtedy on się będzie nazywał Ace. Tam z odcinka o tych krzyżykach i bemolach powinniście pamiętać, tam mówiłem, że niektórzy mogą być zdziwieni tym Ace i His. No i tutaj mamy właśnie Ace, czyli mamy Ace. No i na końcu Ace, FIS, pół tonu, jeżeli dobrze policzyliśmy, to Ace od E podwyższony, czyli ten klawisz, nie? Od Ace do FIS wychodzi nam pół tonu. Ta-da! Gama FIS dur. FIS, GIS, Ice, H, CIS, DIS, Ace, FIS. No to co? No to tyle, jeżeli chodzi o gamy durowe, o schemat gamy durowej. No to czas na małe podsumowanko. Co bym chciał, żebyście wiedzieli? No najbardziej to bym chciał, żebyście wiedzieli wszystko, ale jeżeli nie będziecie wiedzieli wszystkiego, no to przynajmniej, żebyście wiedzieli te najważniejsze rzeczy. Na przykład takie, że gama. Gama, że jest to szereg 8 stopni, kolejnych stopni, który to szereg jest zbudowany według odpowiedniego schematu. Że jeżeli jak budujemy jakąś gamę, to stopień pierwszy i stopień ósmy to są te same nazwy w różnicy w odległości oktawy. Że stopnie w gamach podpisujemy cyframi rzymskimi.
że jak budujemy sobie ten rzut, jak sobie robimy, to od jakiegoś konkretnego dźwięku, od jakiejś konkretnej wysokości i postępujemy w ten sposób, że następna wysokość to będzie następne możliwe miejsce na pięciolinii. Że jeżeli na przykład zaczynamy od pierwszego pola, to następne miejsce to będzie druga linia, następne miejsce to będzie drugie pole, trzecia linia i tak, żeby nam tego wyszło 8. Że mamy kilka rodzajów gam. Dzisiaj mówiłem o gamie durowej, w związku z tym nauczyć się tego schematu gamy durowej, który wygląda w sposób następujący. Cały, cały, pół, cały, 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 pół. Gdzie cały to jest cały ton, a pół to jest pół tonu, co się wydaje logiczne. Że jak podkładamy ten schemat, ten rzut do schematu, to on zazwyczaj się nam nie będzie zgadzał. W związku z tym my musimy podziałać krzyżykami lub bemolami na ten nasz rzut, żeby odległości pasowały nam do schematu. I teraz jeszcze jest jedna ważna rzecz, bo tam przy okazji gamy fis-dur pojawił nam się dźwięk ace, siódmy stopień, to był dźwięk ace. Słuchajcie, my tego ace nie możemy na F zamienić, dlatego że siódmy stopień, jaki zapisaliśmy, to był dźwięk E. W związku z tym my to E musimy podwyższyć bądź obniżyć, w tym przypadku podwyższyć, żeby nam się zgadzały odległości ze schematem. Dlatego było tam ace, a nie E. F. F. No, a teraz się już żegnam z Wami i wiecie, co chcę na koniec powiedzieć. Tam, żebyście się uczyli, myśleli, słuchali i tak dalej. No i o tam, że jak czegoś nie rozumiecie, to piszcie, zadawajcie pytania, ja się na nie będę w jakiś sposób starał odpowiadać. A na razie, cześć, trzymajcie się, do następnego razu. W następnym odcinku będę również dalej mówił o gamach, z tym, że o odmianach molowych. Cześć, pa!